Filip, burza obudziła dzisiaj? No, jak piorun, o którym ja chyba wczesno, to się tak wystraszyłem. Dzień dobry, dalej. Nic tylko trenować. Burza obudziła w nocy? Burza? The Storm. A, nie. Tak dobrze pracujemy, że w nocy dobrze spimy. Ja wywołałem burzę, Pawka mówi to już. Filip? To samo? No nie, no nie kieruję na burzę. Myślałem, że to jakaś bomba. Ale jednak kieruję. Na szczęście. Ale pozycja! Wyprostuj nogę! Wyprostuj nogę! No to wpuść tą biolet leg. Mocno to sobie lewej nogi się opór. I mocno, mocno, mocno odbija. Zostaw, zostaw, zostawmy. Pomarańczowa to jest dobrze. Każdy pracuje tak. Do pomarańczowego! Do pomarańczowego. Tak jest, tak jest, mocno. Warunki rewelacja. Naprawdę mamy wszystko to co trzeba. Piękne boiska. No pogoda akurat dzisiaj trochę pokrzyżowała plany, bo nie mogliśmy wejść na główne boisko. Ale wszystko super. Także no wiadomo, też te pierwsze dni były takie trochę po podróży wprowadzające, ale no już dzisiaj zaczynamy naprawdę taką mocną pracę, bo tu wszyscy jesteśmy. Pierwszy raz pojechałem z pierwszym zespołem Lecha na obóz i bardzo się z tego cieszę, że moja praca w Akademii została doceniona przez trenerów pierwszej drużyny. Pracujemy ciężko z trenerem Tkoczem, treningi są bardzo specyficzne, zwracam uwagę szczególnie na technikę, na poruszanie się i na sytuacje meczowe. I bardzo mi się podoba ta praca i mam nadzieję, że gdy lepiej pozna te wszystkie wzorce ruchowe i złapie jeszcze trochę doświadczenia, to na pewno to w przyszłości zaprocentuje. Poszło! Gaz, 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 gaz! Tak jest. Brawa! Dwa kroki do boku. Raz, dwa i tego kroku rusza. Kamerna! Czyli hop, odstawny, dostawny bok, odstawny, dostawny środek, wybiegasz, zgrywasz piłę. Czyli pierwsza jest reakcja, potem zawsze jest do środka zejście i wyjście przód. Zielona trawa w miarę tak, nie wiem, 10-15 stopni i deszczowo, także no akurat dla mnie to nic nowego i chłopaki też lubią. To wszyscy jak jedni mówimy, że pogoda do treningu jest idealna, bo naprawdę można mocno pracować, piłka super chodzi po mokrej trawie, także na pewno nawet nie narzekamy na ten deszcz. Hop, muszę maksymalnie szybko oddać strzał, pojedynek defense. Szczerze powiedziawszy, ja się nawet cieszę, że pada deszcz. Wiadomo, bramkarze lubią się porzucać. Też po chwycie ten ślizg jest, więc to naprawdę cieszy. No ale co, taka jest pogoda, musimy się z tym pogodzić i trenować. Widzisz duże różnice w treningu juniorskim, bramkarskim, a teraz jak jesteś z pierwszą drużyną? No tak, na pewno trzeba przyznać, że są duże różnice. Szybkość, dynamika, to wszystko jest na wyższym poziomie i trzeba się na to po prostu przestawić i ciężko pracować. Czuję się super, odpukać. Mocno też popracowałem, wiadomo, przez przerwę, żeby to wszystko było wzmocnione i odpowiednio zregenerowane. Także, tak mówię, teraz już zero odpuszczania i cały czas pracujemy. Pozycja. Chodź! Jest, jest! Brawo! Brawo, Polsce! O to chodzi! Żyjecie? Mocno było, co? W porządku, przyjemnie. Nie można nic zabić. Nas już nic nie zabije, rozumiesz? Nas już nic nie zabije. Bramkarze są mocni. Bramkarze są mocni. Tak. Jasiu, a jak tam maska? Pasuje wszystko? Już dostajesz jakąś pseudonim? Z tą maską? Dostajesz pseudonim jakieś z tą maską? Zorro. Maestro. Sì, maestro, molto bene. Molto bene. Grazie, grazie.
Jurek, jak na hiszpańskich, wiesz, jak na prezentacjach hiszpańskich zawodników są takie freestyle challenge, dawaj coś. Nie, ja nie z tych, ja tylko przyjął oddał, wiesz? Przyjął oddał i uderzył z daleka. I uderzył z daleka, no nic więcej. Daleko kop. Daleko kopie, piątki by dobrze wybijał. Jakie się podobały pierwsze zajęcie tutaj? Dobrze, jakieś w miarę nie były jakieś ciężkie i intensywnie, w sensie już tak objętościowo, ale to więcej piłkarsko, nie? A co, macie dużo uwag takich, czysto piłkarskich? Mamy, no trenowałka zwraca takie, wiesz, na detale strasznie uwagę i które mają dużo znaczenie. Bardzo ci to pomaga. Bardzo i to pomaga, no. Wiktor wczoraj, jak rozmawialiśmy, powiedział tak. Mam na imię Wiktor, mam 17 lat. Co powiedziałeś dalej? No, że jedyne co umiem to ślizg. I czasem wybić piłkę. To czekam na charakterystykę skrzypa. No myślę, że jesteśmy ponownymi zawodnikami. Ja dodam, że umiem wybić piłkę jak siądzie, jak dobrze siądzie. Jak dobrze siądzie, a jak nie siądzie? Jak siądzie, to w krzaki. Powiem tak, są ludzie od grania w piłkę i jesteśmy my. Od noszenia fortepianu. Są tak. Ludzie do grania tak. I na fortepianu. No, od tej ciężkiej roboty jesteśmy. Józiu? Słucham cię, szefie. To jest trochę angielska pogoda, nie? A w Turcji? Dziwne. Angielska. Ale taki fajny, wiesz, postrzelaliśmy sobie troszkę. Jeden na jeden, także przyjemny trening. Ładny trening, ładny, taki widowiskowy był. Tak, patrz, i teraz patrzymy, kto będzie miał buty tutaj. Wasyl albo Darko. A o co grają? O mycie butów. Dla mnie i dla Chrisa. Zastanawiam się, który tutaj? Który wytrzyma presję? Dobra, bo to poczekaj, no musimy poczekać do rozwiązania, bo a ty wybierasz zwycięzcę, tak? Nie no, jeden Chrisowi już Wernot mamy je, a drugi będzie był mi. Także czekam, komu mam zanieść buty do pokoju. Darko ma ręce w górze, ale jeszcze tak, nie ma werdyktu. Nie. Wasyl lekko załamany. Wasyl, bo jak chcesz to ci przyniosę już. A to się nagrało? A to Darko! Czekaj. Chcesz teraz? Co, to nie da? Dobra, ja ci przyjąłem. Idzie dobrze. Basel! Będziesz clean dzisiaj! Marsz, zwycięzcy! Ej, gdzie zwycięzcy, kurwa? Biłem się o spadek! Ale to było, wiesz, to było nagrane, jak się tam wywróciłeś, to było nagrane. Co? Tam faul, jak więc... Ja to wytnę, tak zrobię, żeby to... Faul był, no tak. War był od razu. Faul był. Były dwa kontakty, tyle ile powinno była. Bramka była? Ręka była, bramka była? No wiesz, ten go kopię, ten co jak to. A to przepraszam państwa. Wasy chce komentować tą akcję, jak graliśmy dziadek i jak on dostał w jednej akcji dwie dziury. O, jest. Tak, tu jest. Gdzie jest Wasy? Jest za to Wasy, ale potrzebne są dwie kamery, bo nie złapiemy go. Ej, ona ma full HD. Masz full HD? Tak, daj mi to. Ja to wezmę sobie, to muszę usunąć. Usunąć się. No, mam nadzieję, że wszyscy poznają tego pana. Gergo Lovrenc się nas dzisiaj odwiedził. Gergo, co u ciebie? Jak tam? No, dziękuję, wszystko ok, wszystko w porządku. Mamy taki bardzo ciężki obóz tutaj. Już drugi tydzień zaczynamy. Wczoraj graliśmy z Koroną. Przegrywaliśmy 3-2, ale nie to jest najważniejsze. Nie wynik jest najważniejsze, to jest, że w obronie i w ataku to próbujemy naszej taktyki lepiej robić. No i każdy dzień dwa treningi, wiesz, tak jak na obóz, to normalnie. Ale jestem szczęśliwy, tutaj jestem, wiesz, nowych starych kolegami, mogę spotkać, gadać, wiesz. Dużo ludzi jest Belek w ogóle, nie? Ze starych znajomych, nie? No małe miejsce ma być, wiecie, wiesz, to. No. Widziałeś bramki ostatnio, co Ekstraklasa wstawiła? Która ci się najbardziej podobała? No. Którą najlepiej wspominasz? Dalej, Gery. Ostatnie pytanie. Z Koroną. Z Koroną. Ta z dystansu na 4-0 chyba, tak? Ostatnia kolejka to była? Nie, 2-0. Pierwszy rok moje. Ostatnie mecz, kiedy Rejsik i Iwan grali. Iwan grali ostatnie mecze, wydał. A, no to super. Kibice Lecha, pozdrawiam wszyscy i jesteście w moim sercu. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.